tytuł tej wystawy jest związany z tym, jak postrzegamy kondycję sztuki w Polsce, czy też jak postrzegaliśmy ją dotąd. To nic ważnego, to tylko sztuka. To bardzo często opinia wyrażana przez polityków, decydentów, przez urzędników. Po prostu ludzi, którzy nie korzystają z tej oferty kulturalnej, dla których sztuka współczesna nie jest najbardziej intrygującym, interesującym dorobkiem. Galeria Arsenał buduje swoją kolekcję od 90 roku i w tej chwili rzeczywiście mamy już bardzo duży zespół prac. Myślę, że mamy około 250 prac. Ten dokładnie wybór jest związany z tym, że w jakimś momencie w Polsce temat sztuki o sztuce został bardzo wyraźnie wyartykułowany. Znaczy powstało wiele interesujących prac artystów, którzy zajmowali stanowisko wobec tego, co się w sztuce, w kulturze dzieje, czyli wobec krytyki instytucji, wobec opisania, opowiedzenia o kondycji artysty, o kondycji instytucji, o niedoborach krytyki artystycznej. Jest to przede wszystkim taki głos artystów wywołany niewystarczającą krytyką artystyczną na obszarze Polski. Wystawa ma charakter krytyczny, bo taka też jest postawa artystów wobec problemu. Znaczy artyści, którzy generalnie pokazują w swoich pracach te słabe momenty naszej rzeczywistości, te, które nas nie zadowalają w pełni. Natomiast w obrębie tych wybranych tutaj prac można pokazać jak gdyby współistnienie kilku różnych wątków. Są tu prace o charakterze autobiograficznym. Jest szereg prac, które podejmują taki wątek gestu wobec innych artystów. No do takich prac należą prace grupy Sędzia Główny. Dwa cykle fotograficzne, z których jeden jest poświęcony Natalii Jalel, a drugi Zofii Kulik. Na zasadzie powtórzenia pewnych gestów, które są ikonograficznie związane z tymi artystkami. Są też tutaj takie prace jak na przykład cykl Mistrzowie. Mistrzowie Zbyszka Libery jest takim cyklem fotograficznym, którym jest mistyfikacją, jest wyprodukowaniem stron Gazety Wyborczej, bardzo ważnej gazety w Polsce. I umieszczenie na tych stronach tej gazety wywiadów z artystami, takimi jak Zofia Kulik, jak Jan Świdziński czy Andrzej Partum. Zbyszek w ten sposób po prostu zwraca uwagę na pewną próżnię, na to, że istnieją wśród nas osoby wybitne, nasi mistrzowie, a media zdają się ich nie dostrzegać. Jest też taki wątek, który mówi wyraźnie o kondycji artystów, szczególnie artystów ze wschodu. Сьогодні здійсниться її заповітна мрія. Про неї 2 роки тому мисткиня Алевтина Кахидзе написала одразу кільком найбагатшим українцям. З листа. Шановні бізнесмени, я не можу намалювати землю, якби вона була намальована з вікна мого власного літака. Лише тому, що в мене немає літака. Прохання почув бізнесмен Ренат Ахметов. До небесної подорожі Кахидзе пошила шати небесного кольору. Рукава прикрашає розпис. Я спізнився на літак, на який неможливо спізнитися. А це старий костюм. Цей стане неактуальний, да й потім в частному самоліті є відділення для одежди. Artysta z krajów postkomunistycznych jest w trudniejszej sytuacji. Musi przełamywać dodatkowe bariery, również barierę językową. For the respect of this project, he'll try and I will try to this disappear and the use to do with that. Ważnym wątkiem w tej kolekcji jest też wątek dotyczący cenzury. Mniej więcej 8-10 lat temu to był bardzo ważny element naszej rzeczywistości. Te problemy dotknęły również Galerii Arsenał. Obraz Marcina Maciejowskiego prezentuje puste wnętrza Galerii Arsenał. To jest dla nas ważna praca, bo ona jest też taka ikonograficznie mocno związana z nami. Są to puste sale po tym, jak została zdjęta, ocenzurowana przez Urząd Miejski wystawa. Druga praca również ma swoją historię białostocką, ponieważ powstała tutaj, została przez nas wyprodukowana praca ukraińskiej grupy RE pod tytułem Pieśniarz, gdzie
młody mężczyzna w stroju ludowym, czy aspirującym do ludowego, śpiewa w takiej technice pieśni ballad dziadowskich, powtarzając nieskończoną ilość zwrotek w dość monotonnym rytmie. Odśpiewuje kolejne historie związane z cenzurą, ale nie tylko w Polsce, również na Ukrainie, również w Rosji, również na świecie. Takie najgłośniejsze historie aktów cenzury w obrębie sztuk wizualnych. Niektóre prace łączą szereg tych elementów. Praca na przykład Tomka Mroza z jednej strony jest autoportretem. Tomek Mróz jest rzeźbiarzem, który używa takiej estetyki bestiarium, tworzy takie dosyć odrażające postaci. Postać przedstawiająca nagiego mężczyznę z ogonem jest o twarzy niewątpliwie Tomka Mroza. Z jednej strony jest to oczywiście praca, która mówi o trudnej kondycji artysty, o tym, jak on ma bardzo trudne życie, która też mówi o takim stosunku artysty do siebie, bo to często jest tak, że ludzie bardzo wrażliwi są wobec siebie, bardzo krytyczni. A jednocześnie jest to praca, która nawiązuje do innej postaci ze sztuki, czyli na przykład do Olega Kuliga. Ważne w tej całej kolekcji jest to, że ona jest bardzo rozmaita, pokazuje różne strategie artystów. Jedną z nich jest taka strategia, która polega na tym, że się pokazuje archiwum. I tak na przykład Katarzyna Kozyra zrobiła kiedyś serię filmów Mirret Gallery. Te filmy dotyczą generalnie jej bardzo krytycznego stosunku do rynku sztuki. Kiedy zgłosiłam się do niej z propozycją, że chciałabym tą pracę kupić, ona mi odpowiedziała, że nie może sprzedać pracy, która jest krytyczna wobec rynku sztuki, bo byłoby to po prostu nieetyczne. Ostatecznie otrzymaliśmy od niej archiwum tego projektu, ponieważ bardzo mi zależało, żeby ta praca pozostała w zbiorach. No i oczywiście nie zapłaciliśmy za to ani złotówki, chociaż generalnie bardzo jesteśmy dumni z tego, że kupujemy pracę od artystów, że to nie są jakieś próby wyłudzania. Tuż przed wejściem do galerii umieściliśmy pracę Ewy Partum. Praca, która bazuje na znaku drogowym, na znaku pierwszeństwa przejazdu, który przez Ewę Partum został zamieniony na czarny kwadrat Malewicza. Jest to omarz wobec Malewicza. Ja myślę, że ona też ma takie podwójne znaczenie. No jest to też taka praca symboliczna, która mówi o tym, że ten cały problem, z którym tutaj mamy do czynienia, jest jakby problemem żywym i otwartym, że to nie jest skończona historia.